Firth of Clyde to jedna z zatok na Morzu Irlandzkim u wybrzeży Szkocji. Na przestrzeni wieków, ze względu na swoją strategiczną lokalizację, zatoka ta pełniła bardzo istotną rolę w kontekście brytyjskiej żeglugi morskiej. W roku 1940 zatoka ta stała się też miejscem docelowym ostatniej misji jednego z najbardziej humanitarnych oficerów niemieckiej U-Bootwaffe oraz jednostki, którą dowodził. Niemieckiego U-Boota U-33. U-33 był U-Bootem typu 7A, którego budowę rozpoczęto w kilońskiej stoczni Germania dnia 1 września 1935 roku. Po ponad 9 miesiącach intensywnych prac, 11 czerwca 1936 roku został on wodowany, a już 25 lipca wcielony w skład odradzającej się Kriegsmarine. Był on jednostką mogącą pomieścić 45-osobową załogę, a jego wyporność wynosiła 626 ton na powierzchni i 745 ton w zanurzeniu. Jego główne uzbrojenie stanowiło 5 wyrzutni torped, a także pokładowe działo 88 mm oraz działko przeciwlotnicze kalibru 20 mm. Z kolei za jego napęd odpowiadały dwa działające na powierzchni silniki diesla o mocy 2310 koni mechanicznych, a także dwa silniki elektryczne o mocy 750 koni mechanicznych, na których mógł on przemieszczać się w zanurzeniu. Na jego dowódcę wyznaczony został kapitan lejtnant Hans Wilhelm von Dreski. Na świat przyszedł on 27 stycznia 1908 roku, a swoją przygodę z niemiecką marynarką wojenną rozpoczął już w roku 1929 i przez całą następną dekadę nabył sporo cennego doświadczenia związanego z niemiecką bronią podwodną. W okresie od lutego 1936 roku do września roku następnego służył on jako oficer wachtowy na U-20, a od 30 września 1937 roku do 28 października roku 1938 dowodził pierwszym swoim U-Bootem, jakim był U-4, nieduża jednostka typu 2A. Po zdaniu dowództwa nad tą jednostką przydzielony mu został U-33. I to właśnie na jego pokładzie von Dreski już niedługo miał wyruszyć na zbliżającą się wojnę. W swój pierwszy patrol bojowy von Dreski wypłynął z bazy w Wilhelmshaven dnia 19 sierpnia 1939 roku i podczas jego trwania zdołał łącznie zatopić 3 jednostki. Największą z nich był brytyjski parowiec Oliver Grove o łącznej masie 4060 ton wyporności. Na zakończenie tego udanego rejsu von Dreski dnia 29 września powrócił do swojej bazy w Niemczech. Kolejny patrol bojowy dla von Dreskiego rozpoczął się 29 października. Zdołał on w nim zatopić za pomocą torped, a także 88-mm działa zamontowanego na pomoście U-33, 5 niedużych jednostek połowowych oraz jedną handlową. Na skutek pozostawionych przez niego min już w późniejszym czasie zatonęły także kolejne dwie brytyjskie jednostki, m.in. zbiornikowiec Inverdaigle, przewożący na swoim pokładzie paliwo lotnicze.
poza bardzo wysoką skutecznością zatapiania jednostek przeciwnika, cechą, która wyróżniała Fonderskiego pośród innych oficerów U-Bootwaffe, był jego osobisty humanitaryzm. Pomimo iż sam wydawał rozkazy do zatapiania jednostek nawodnych, często zdarzało się, że Fonderski nakazywał podczepianie na hol łodzi z rozbitkami zatapianych przez niego statków i holował je do najbliższego wybrzeża. Czasem nakazywał też swoim podkomendnym wystrzelić rakietę sygnalizacyjną, aby zwrócić uwagę przepływających w pobliżu neutralnych statków na los znajdujących się w wodzie rozbitków. Humanitaryzm Fonderskiego był niewątpliwie postawą wysoce szlachetną, w pewnym stopniu także narażającą go i jego załogę na dodatkowe niebezpieczeństwo. Podczas jednego z patroli na pokładzie U-Boota doszło nawet z tego powodu do niezwykle napiętej sytuacji, bezpośrednio związanej z zatapianym statkiem i jego załogą. Fonderski nakazał wówczas swojemu oficerowi Hansowi Heitmanowi, aby polecił artylerzystom U-33 wstrzymać ogień, tak aby mógł on negocjować z dowódcą statku, który właśnie atakowali i który prosił o negocjacje. Heitman jednak nie reagował na te polecenia swojego dowódcy. Dopiero kiedy Fonderski wyciągnął pistolet i wycelował w jego głowę, Heitman nakazał przerwanie ognia. Cała sytuacja została opanowana, a drogi zaangażowanych w nią mężczyzn już niedługo rozeszły się. Heitman został późniejszym dowódcą U-559. Z kolei Fonderski w początkach lutego 1940 roku przygotowywał się do swojego kolejnego, trzeciego już patrolu bojowego. Lutego 1940 roku U-33 wypłynął z bazy w Wilhelmshaven na pełne morze. Dla przebywającej na jego pokładzie załogi rozpoczynał się właśnie trzeci patrol bojowy. Zadanie postawione Fonderskiemu i jego ludziom nie należało do najłatwiejszych, a o jego wysokiej randze świadczył fakt pojawienia się w Wilhelmshaven naczelnego dowódcy niemieckich sił podwodnych, admirała Dynica, który pożegnał załogę U-33. Z kolei do samego Fonderskiego na pożegnanie miał powiedzieć te oto słowa. Powodzenia, Hans. Uważaj na siebie. Załoga Fonderskiego została wysłana w obszar Firth of Clyde, zatoki na Morzu Irlandzkim, położonej pomiędzy Irlandią a Szkocją. Ich zadaniem było zaminowanie podejścia do tej zatoki i powrót do bazy. Operacja ta wiązała się jednak z dużym ryzykiem śmierci załogi i utraty U-Boota ze względu na liczne na tym obszarze brytyjskie patrole, ale także na małą głębokość zatoki. W przypadku ataku na niemiecką jednostkę nie byłaby ona w stanie zanurzyć się na bezpieczną głębokość, tak jak na przykład na pełnym morzu, i w konsekwencji tego nie mogłaby skutecznie uniknąć potencjalnych ataków bombami głębinowymi. Fonderski zdawał sobie z tego dobrze sprawę. Kiedy 11 lutego jego U-Boot znajdował się już na podejściach do Firth of Clyde, wyjawił on swojemu głównemu mechanikowi Friedrichowi Schillingowi szczegóły planu minowania zatoki. Akcję postawienia min chciał przeprowadzić pod osłoną nocy. Następnie zamierzał osadzić swojego U-Boota na płytkim dnie i przeczekać w tym miejscu do nastania zmierzchu. Wierzył też, że pod osłoną nocy uda mu się przedrzeć na Atlantyk. Jednak w praktyce okazało się, że jego planu nie da się zrealizować w sposób tak oczywisty, w jaki on sam sobie tego życzył. Lutego 1940 roku, w godzinach wczesnoporannych i pod osłoną wciąż jeszcze panującego mroku, U-33 w pełnym wynurzeniu wpłynął do zatoki Firth of Clyde i z każdą upływającą chwilą coraz bardziej zbliżał się do odpowiedniego miejsca na wykonanie minowania zatoki. Jednak w pewnym momencie jego obserwatorzy dostrzegli tajemniczą sylwetkę jednostki nawodnej, która powoli zbliżała się do nich. Jednostka ta płynęła w zaciemnieniu, a znajdujący się na niej obserwatorzy nie dostrzegli wynurzonego U-Boota i przepłynęli w dość dużej odległości od niego.
Wszyscy na pokładzie U-33 odetchnęli z ulgą. Nikt jednak pośród nich nie zdawał sobie sprawy z faktu, że najgorsze dopiero przed nimi. Jednostką, która tamtej nocy przepłynęła niedaleko U-33, był HMS Gliner, nieduży dozorowiec przystosowany do służby w brytyjskiej flocie przeciwpodwodnej. Początkowo na jego pokładzie nikt nie dojrzał niemieckiego U-bota, jednak chwilę potem, około godziny 2:50, jego operator hydrofonu usłyszał nietypowy dźwięk, który do złudzenia przypominał odgłos pracy silników diesla. O fakcie tym szybko został poinformowany dowódca jednostki, komandor podporucznik Hugh Price, który natychmiast nakazał zwrot i rejs w kierunku podejrzanych dźwięków. Po paru chwilach na glinerze włączono reflektory, a oczom przebywających na nim marynarzy ukazała się biała smuga na wodzie, która mogła wskazywać na fakt, że kilka chwil wcześniej w miejscu tym zanurzał się niemiecki U-bot. Wkrótce też ich przypuszczenia potwierdziły się, gdyż zamontowany ASDIC złapał pierwszy kontakt z przebywającym wówczas w płytkim zanurzeniu U-33. Tymczasem na pokładzie niemieckiego U-bota, kiedy znajdował się on jeszcze w wynurzeniu, jego załoga dostrzegła nawrót tajemniczej jednostki. Zaalarmowany o tym fakcie von Dreski wydał komendę alarmowego zanurzenia i parę chwil później jego jednostka schowała się pod taflą wodną. Pozostając w płytkim zanurzeniu, Schilling zapytał von Dreskiego, na jaką głębokość mają zejść. Ten oznajmił mu, że ma to być 40 metrów. Informacja ta nie spodobała się jednemu z członków załogi, który mimowolnie odpowiedział von Dreskiemu: dostaną nas. Słowa te zmroziły większą część załogi niemieckiego U-bota. Były też one swego rodzaju prologiem do tego, co miało ich spotkać już w najbliższym czasie. Pierwsza seria bomb głębinowych eksplodowała nieopodal niemieckiej jednostki o godzinie 3:53. Podwodna energia kinetyczna, jaką wytworzyła, wstrząsnęła całym U-botem do tego stopnia, że wszyscy marynarze pozostający w kojach znaleźli się w jednej chwili na podłodze. Wstrząsowi towarzyszył potężny huk, który oszołomił i ogłuszył większą część załogi. Pomimo tego, nikt nie wpadł w panikę, choć wielu tkwiło w przerażeniu, zastanawiając się, czy kolejna detonacja nie będzie już tą ostatnią, którą usłyszą w swoim życiu. Niedługo po pierwszych eksplozjach, U-33 osiadł na płytkim dnie na głębokości 36 metrów pod powierzchnią. Tam też von Dreski zapoznał się z jego stanem technicznym, który nie napawał optymizmem. Okazało się wówczas, że eksplozje bomb głębinowych zniszczyły wiele istotnych przyrządów. Jeden z silników U-bota przestał działać, a także wysiadło główne oświetlenie. Do U-bota zaczęła też sączyć się woda. Von Dreski dał chwilę czasu swojej załodze na dojście do siebie. Jednak już pomiędzy godziną 4:00 a 5:00 w bliskiej odległości U-33 eksplodowały kolejne bomby głębinowe, posłane do wody z dwóch zrzutów będącego na powierzchni glinera. Po zakończeniu kolejnej kanonady podwodnych eksplozji, na pokładzie niemieckiego U-bota wywiązała się dyskusja pomiędzy von Dreskim a Schillingiem co do sposobu możliwości wyjścia z ciężkiej sytuacji, w jakiej się wówczas znaleźli. Schilling był zdania, że wydostanie się z niej jest sprawą jak najbardziej możliwą. Z kolei von Dreski nie podzielał optymizmu swojego głównego mechanika. Bardziej zależało mu już tylko na uratowaniu swojej załogi, niż próbie przebicia się na Atlantyk. Jednak zarówno von Dreski, jak i Schilling nie zdawali sobie sprawy z tego, co dzieje się w tym czasie na pokładzie brytyjskiej jednostki. Po zrzucie trzeciej serii bomb głębinowych, uszkodzeniu uległ zamontowany na glinerze system ASDIC, a fakt ten mógł przyczynić się do przedarcia się U-33 na wody atlantyckie. Jednak na pokładzie U-33 nikt o tym nie wiedział i o godzinie 5:22 Schilling nakazał szacować zbiorniki balastowe. Po zaledwie chwili niemiecki U-bot bezwładnie podniósł się z dna i zaczął unosić się ku górze. Kiedy wreszcie jego kiosk ukazał się ponad falami, von Dreski wspiął się po metalowej drabince, otworzył właz i wydał komendę natychmiastowego opuszczenia jednostki. Zarządził też nastawienie zapalników ładunków wybuchowych rozmieszczonych we wnętrzu U-bota,
Jednak po kilku chwilach jeden z jego mechaników zdał sobie sprawę, że ładunki eksplodują zanim wszyscy opuszczą jednostkę i postanowił je unieszkodliwić. Kiedy tylko Fonderski dowiedział się o tym, w pośpiechu razem z Schillingiem zszedł pod pokład, aby ponownie je uzbroić oraz otworzyć wszelkie możliwe śluzy, tak aby U-33 jak najszybciej poszedł na dno i tym samym nie został zdobyty przez przeciwnika. Wszystkiemu z daleka przyglądała się załoga Glinera, która dostała rozkaz ostrzału wrogiej jednostki. Jej dowódca, widząc, że ostrzał jest niecelny, postanowił nakierować ją na kurs w stronę wynurzonego ubota i zdecydował się na jego taranowanie. Po chwili jednak dostrzegł on na pomoście niemieckiej jednostki stłoczoną masę marynarzy, krzyczących i wymachujących rękami, co mogło wskazywać, że poddają się. Kiedy Gliner podpłynął bliżej, nikt na jego pokładzie nie miał już żadnych wątpliwości, że załoga niemieckiego ubota nie chce już dłużej walczyć. Wydawało się też, że istnieje duża szansa na przejęcie niemieckiej jednostki. Jednak parę chwil później brytyjscy marynarze usłyszeli eksplozję, tuż po niej unoszący się w górę snop iskier z włazu piosku ubota. Chwilę po tym jednostka ta błyskawicznie zaczęła tonąć. Kiedy już U-33 zniknął pod wodą, na powierzchni wciąż pozostawała jego załoga, pośród której był też Fonderski i Schilling. Widząc jej bezradne ruchy w lodowatej wodzie, dowódca Glinera zdecydował się jak najszybciej spuścić łodzie ratunkowe, aby ocalić jak największą ilość rozbitków. Chwilę później na miejscu pojawiły się też dwa kolejne Travelery, Floradora i Bohemian Girl. Wszystkim tym jednostkom udało się podjąć z wody łącznie 17 z 42 członków całej załogi U-33. Pośród ocalałych był główny mechanik Schilling. Zabrakło z kolei jednego z najbardziej humanitarnych oficerów U-Bodwaffe, Fonderskiego, który najprawdopodobniej doznał hipotermii, a jego życie ostatecznie zakończyło się 12 lutego 1940 roku w lodowatych wodach zatoki Firth of Clyde. Ciekawym aspektem zatopienia U-33 była kwestia zainstalowanej na jego pokładzie maszyny szyfrującej Enigma. W momencie, kiedy było już pewne, że jego załoga nie zdoła się wydostać z kłopotów, w jakich się znalazła, Fonderski wyjął z owej maszyny jej najważniejsze elementy, jakim były wirniki. Następnie przekazał je trzem członkom swojej załogi i polecił, aby po opuszczeniu jednostki wrzucili je do morza. Dwóch z nich wykonało rozkaz, natomiast trzeci, prawdopodobnie z powodu ogólnego zamieszania oraz szoku spowodowanego przez przebywanie w zimnej wodzie, nie zrobił tego. Następnie po skończonej akcji ratunkowej został on przeszukany przez Brytyjczyków, którzy w kieszeniach jego spodni znaleźli tajemnicze elementy. Ich przejęcie było jednym z przysłowiowych kroków milowych w kontekście rozpracowywania szyfrów niemieckiej Enigmy, a tym samym w dużej mierze przyczyniło się do ostatecznego zwycięstwa sił alianckich w toczącej się wojnie przeciwko siłom państw Osi.